Witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem 31. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w której to kolejce Korona zmierzy się na wyjeździe z Resowią Rzeszów. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19.05. Taka chyba nietypowa godzina, co? Na start meczu? No nietypowa na pewno, natomiast cieszymy się, że przychodzi ten kolejny mecz. Z tego co wiemy, będzie to pierwszy mecz na stadionie w Rzeszowie, gdzie jest nowa płyta, więc miejmy nadzieję, że te warunki do gry w piłkę będą bardzo dobre. No my jeszcze wiemy, że podobno z honorami mają Marceliego tam przywitać i ugościć. No tak, na pewno. Marcel też pokazał w tym meczu ostatnim, że jest w bardzo dobrej formie. Liczymy, że podtrzyma tą formę. No a przede wszystkim my musimy się na sobie skupiać, wiadomo, jeżeli chodzi o grę, tak jak to było w ostatnim meczu, więc liczymy, że podtrzymamy tą formę. No trenerze, tak prowokacyjnie chyba trochę popsujemy święto, co? No chcielibyśmy, oczywiście ciężko na to pracujemy, bo chcemy wygrać kolejne spotkanie. Natomiast tak jak mówię, no po spotkaniu będziemy mądrzejsi. Najważniejsze, żeby zawodnicy dalej wierzyli w to, co robimy i tak też pracujemy, jest dobra atmosfera i wydaje mi się, że zespół powoli idzie do przodu. Przechodzimy do pytań. Koi i Sierpina to nowi zawodnicy Korony. Jak pan ocenia te pierwsze transfery? No bardzo dobre, jeżeli chodzi o Koja, to wiadomo, to jest zawodnik, który ma doświadczenie ekstraklasowe, obrońca przede wszystkim o dobrych warunkach fizycznych, te parametry są dla nas bardzo ważne, też szybki, będzie na pewno tutaj bardzo dużym wzmocnieniem, stałe fragmenty gry, więc monitorował klub jeszcze wcześniej przed moim przyjściem tego zawodnika, ja oczywiście jak najbardziej jestem za i byłem za. Bardzo cieszę się, że Michał do nas trafi. Druga postać, Łukasz Sierpina, akurat Łukasza bardzo dobrze znam, bo wprowadzałem go do piłki seniorskiej jeszcze w Polkowicach, gdzie na castingu, pamiętam, się bardzo dobrze zaprezentował i wtedy też uczestniczył w tej drodze Górnika Polkowice z trzeciej do pierwszej ligi, potem jego występy w Ekstraklasie i tu wszyscy w Kielcach go znają jako zawodnika, który przede wszystkim oprócz tych swoich walorów, jaką jest szybkość, dynamika, to też jest charakter bardzo istotny, więc tu w Kielcach się bardzo dobrze czuł i spotkałem się z nim, porozmawialiśmy, cieszę się, że trafia, wzmocni tą siłę ofensywną zespołu, także te dwa pierwsze transfery top, jeżeli chodzi o ten nowy sezon. I oby tak było dalej. Do końca sezonu zostały do rozegrania 4 spotkania. Wiemy już, że utrzymanie jest pewne, baraże nam nie grożą w tym sezonie. Czy stawia pan sobie w związku z tym sobie i drużynie jakieś cele? No celem w każdym spotkaniu, ja to zawsze powtarzam, niezależnie czy gramy o wynik sportowy, a w tym momencie też uważam, że dalej musimy grać o ten wynik sportowy, żeby jak najwyżej zakończyć, musi być wygranie spotkania. Ten charakter zespołu musi się budować i trzeba podtrzymywać zawsze to, co sobie chcemy realizować, to, co sobie zakładamy, także to jest bardzo ważne spotkanie. Ja tutaj nie uważam, że te spotkania są o tak zwaną pietruszkę, wręcz przeciwnie, dalej musimy się skupiać na swojej grze, pokazywać to, co pokazaliśmy momentami, wieloma momentami, chociażby w tym ostatnim spotkaniu z Bełchatowem, do tego zmierzam, czy chociażby ta pierwsza połówka z UKS-em. I tak mi to jest wyznacznik na plus. Natomiast są oczywiście rzeczy, które dalej musimy poprawiać. Bardzo dużo nad tym pracujemy, rozmawiamy też analitycznie z piłkarzami. Jest to proces, wszystkiego się nie da zrobić. Natomiast tak jak mówię, no to jest ważne spotkanie, trzeba wyjść na 100% i poszukać znów kolejnych 3 punktów. Trenerze, czy to wystawianie młodzieży w ostatnim czasie jest spowodowane głównie systemem Pro Junior? Nie, przychodząc do klubu absolutnie, nikt mi tutaj nie wyznaczył takiego zadania, że mamy grać o Pro Junior. Gdyby tak było, to byśmy sięgnęli jeszcze po naszych juniorów, mówię to o juniorach z Korony Kielce i przykładem tak może innych zespołów, które walczą o to Pro Junior. My też oczywiście chcemy jak najwyżej zakończyć, bo to jest gratyfikacja finansowa, natomiast moim celem było przede wszystkim weryfikacja
kątem to, co powtarzałem, nowego sezonu. I takie było główne zamierzenie. I tutaj być może to były niekiedy takie eksperymenty, jeżeli chodzi o układ tej pierwszej jedenastki. Natomiast dzisiaj my mamy w sztabie szkoleniowym zdecydowanie większą wiedzę i to jest na pewno, to zaprocentuje w przyszłym sezonie, bo tak jak mówię, ten przyszły sezon jest dla mnie wyznacznikiem i to jest najważniejsza rzecz, którą chcieliśmy od razu jakby określić, to potencjał zespołu tych zawodników, których my jako trenerzy będziemy liczyć na nich w przyszłym sezonie, więc tutaj pro junior, czy wprowadzenie, nie wiem, Marcina Szpakowskiego, okazało się, że jest to wprowadzenie, które nie ma nic wspólnego z tym, że mówimy tu o pro junior, czy Marcel Zapytkowski, czy Dawid Lisowski. Dzisiaj po prostu są to zawodnicy podstawowi, jeżeli chodzi o Koronę Kielce i gdybym miał dzisiaj wystawiać tą pierwszą jedenastkę, to tutaj wyznacznik pro junior nie ma żadnego jakby odnośnika. Mhm. Jaka jest sytuacja kadrowa drużyny przed niedzielnym spotkaniem? No jest bardzo dobra jest sytuacja. Mamy wszystkich do dyspozycji. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Oczywiście czekają nas jeszcze dzisiaj trening taktyczny na głównej płycie. Następnie w sobotni rozruch, więc sytuacja jest bardzo dobra. Wszyscy są do mojej dyspozycji i tak jak mówię, wystawimy na pewno w tym spotkaniu w Rzeszowie najsilniejszą jedenastkę. Korona wiosną wygrała tylko jeden mecz na wyjeździe. Czy w Rzeszowie uda nam się dołożyć drugi? Tak, liczymy na to. Tak jak mówię, jedziemy tam podbudowani tym chociażby ostatnim zwycięstwem z GKS-em Bełchatów. Mimo, że to ostatni zespół w tabeli, dużo o tym rozmawialiśmy, zanalizowaliśmy bardzo dokładnie to spotkanie pod kątem plusów i minusów, natomiast trzeba podkreślić, że ten GKS Bełchatów, mimo, że to był ostatni zespół, na pewno nie był to rywal bardzo wymagający, też nie ma co ukrywać, natomiast też potrafił w tej lidze z wieloma zespołami grać jak równy z równym. My akurat ich zdominowaliśmy w tym spotkaniu. To jest jakby taka ważny aspekt, jeżeli chodzi o pracę zespołu i tak chcemy, żeby to też mecz wyglądał w Rzeszowie, niezależnie czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Tak jak mówię, jedziemy tam z aspiracjami takimi, żeby to spotkanie wygrać, aczkolwiek nie będzie to łatwe spotkanie. Rysowia dalej musi myśleć o tym, żeby się utrzymać, także jest to następny zespół, który gra z tak zwanym nożem na gardle i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, ale tak jak mówię, my przede wszystkim musimy się niezależnie od przeciwnika koncentrować na sobie, na tym, żebyśmy my dobrze i solidnie zagrali jako zespół w organizacji gry w defensywie i w ofensywie. Trenerze wspomniał już trener Orysowi, że na pewno nie położą się na boisku i że walczyć muszą cały czas o te punkty, a po waszych analizach jak ocenia trener ten zespół piłkarsko? To znaczy, jeżeli chodzi o taką pierwszą moją ocenę, bo już mamy dokładnie, oczywiście na początku tygodnia zawsze te mikrocykle budujemy pod może nie dokładnie pod rywala, ale przede wszystkim chcemy zawodnikom pokazać, gdzie są te słabsze strony, gdzie jest nasza siła. To jest zespół, który przede wszystkim bazuje na takiej organizacji gry w defensywnie, walce, determinacji i to pokazywał w wielu spotkaniach. Myślę, że przybliżony zespół do takiego poziomu, jeżeli chodzi o GKS Bełchatów, jeżeli chodzi o styl, bo też grają w tym systemie 4-2-3-1 czy 4-4-2, więc tego też się spodziewamy w tym spotkaniu. Nie chcę oczywiście zdradzać szczegółów, bo mamy gdzieś plan na to spotkanie, plan taktyczny. Mówię, podobny zespół, natomiast w takich walorach wolicjonalnych myślę, że musimy się spodziewać troszeczkę więcej niż po zespole GKS-u Bełchatów, bo grają chociażby u siebie, więc tutaj też u siebie ten zespół pokazywał, że tu najwięcej zdobywał punktów, także na pewno nie będzie to, tak jak mówię, bardzo łatwe spotkanie. Oni dobrze się czują u siebie na swoim boisku, bazują, tak jak mówię, na szybkich zawodnikach, jeżeli chodzi o wyjście do ataku szybkiego, tu musimy na to szczególnie zwrócić uwagę. Dziękuję. Wiemy, że będą z nami nasi kibice, także życzymy Wam wszystkim szerokiej, bezpiecznej drogi. Tych, których nie będzie z nami, zachęcamy do oglądania meczu na IPLI 19:05 niedziela.